dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, Dobry Aga wieczór. Bilska i Ania Skiędziel. Piszcie, czy nas widać w początku i że możemy zaczynać. O, jest Iza, cześć Iza, dobry wieczór. No to super, to ja będę powolutku zaczynać. Witamy bardzo serdecznie na naszym już 48. webinarium. I dzisiejsze webinarium będzie poświęcone debatom oksfordzkim. Jest z nami dzisiaj Ania Skiędziel. Ania jest nauczycielką w podstawówce, w szkole podstawowej, w gimnazjum i w liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu. Właśnie od debat oksfordzkich jest też sędzią oksfordzkich, dlatego dzisiejsze nasze spotkanie to spotkanie z ekspertem najwyższej klasy. Przyznaję, że ja się zaraziłam od Ani debatami eksperckimi i razem z moimi uczniami ostatnio spędzamy bardzo dużo czasu debatując na różne bardzo kontrowersyjne tematy. I bardzo się cieszę na to spotkanie dzisiejsze, dlatego że potrzeba mi i moim uczniom coraz więcej narzędzi do tego, żeby debaty były coraz lepsze i życzę Państwu, żebyście się też zainspirowali i żebyśmy z debat oksfordzkich korzystali jak najczęściej, żeby dyskutować i prezentować i bronić swoich stanowisk. Jeszcze tylko kilka kwestii. Kwestii technicznych. Ja dzisiaj moderuję, będę tutaj na czacie z Państwem śledzić rozmowę. Natomiast gdyby się coś działo, gdyby nie było słychać, gdyby się jakieś techniczne problemy zadziały, to będziemy na żywo reagować. Proponuję, żeby zostawić sobie pytania na koniec, żeby w trakcie naszego spotkania nie przerywać, jak Ania będzie prezentować, ale będziemy mogli o tym wszystkim pogadać na koniec. No to dobra, no to ja już Anię zostawiam. Życzę udanego spotkania i do zobaczenia. No teraz już mnie widać. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Anna Skiędziel, tak jak Agnieszka mnie przedstawiła. Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również od 9 lat zajmuję się debatami oksfordzkimi jako sędzia, potem jako organizator wielu turniejów, aż w końcu też i trener, ale też i uczestnik debat, bo no, nie odmówiłam sobie też przyjemności debatowania, by poznać, jak to jest po drugiej stronie, kiedy uczniowie debatują. I dzisiaj chciałam Państwu przedstawić debatę jako metodę pracy w szkole. Powiem, na czym ona polega, kilka wskazówek, w jakich okolicznościach można ją używać, jakie są ogólne zasady, choć oczywiście odstępstw od tych zasad jest bardzo dużo i przede wszystkim co naszym uczniom ta metoda może dać, bo jakby to jest najważniejsze, czyli efekt, no i oczywiście w jaki sposób możemy go osiągnąć. Pozwoliłam też sobie przygotować, zresztą to standard już na webinariach, również prezentację, troszeczkę nietypową, bo w formie myślografii, czyli w innej formie, która też jest jedną z nowatorskich w szkole. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. To jest moje pierwsze webinarium, więc proszę wybaczyć z góry jakieś niedogodności, bo rzeczywiście jest to dosyć nietypowe, że mówię tylko do komputera i nikogo z Państwa nie widzę ani nie słyszę. Dobrze, więc zacznijmy standardowo od, może nie standardowo, zaczniemy trochę właśnie niestandardowo. Poproszę Państwa o wypełnienie ankiety, bo chciałabym wiedzieć, jaka jest tutaj opcja w ogóle znania tej metody. Będę bardzo wdzięczna. Dla tych, którzy na pierwsze pytanie odpowiedzą nie, bardzo proszę dalej odpowiadać, nie znam tej metody, to troszeczkę ułatwi nam ocenę właśnie. Są 4 pytania, tutaj Agnieszka moderuje. Widzę, że już 7 osób wypełniło. Dobry, mamy czas.
Jeszcze kilka. Super, widzę, że tu już niektórzy meldują, że zrobili. Jeszcze 5 osób dosłownie zostało. Więc myślę, że szybciutko nam to pójdzie. Że widzę wstępne wyniki. Za chwilkę Państwu też pokażę. Tu się nam zaczynają pojawiać kolejne osoby na webinarium. Jeszcze gdybym można pół minutki i chciałabym zakończyć ankietę, żeby nie zajęło ona nam większej części czasu. Nie mam, Paweł. Miałam na innej bluzce dzisiaj. Ale pamiętam, no, spotykamy się w takim specyficznym dniu, ale no, debata oksfordzka też sprzyja właśnie takim tematom trudnym, gdzie pewne rzeczy trzeba rozstrzygnąć. Oczywiście w tej wersji takiej szkolnej, zamkniętej, nieturniejowej, zresztą o turniejach powiem. Dobrze, widzę, że nikt więcej nie wypełnia tych ankiet i zatrzymała się ta liczba osób, więc nie będę przedłużać. Zakończę głosowanie, żeby nie przedłużać. I zaraz Państwo zobaczą wyniki. Czy Państwo widzą te wyniki, tak? Widzę, że tak. 45 osób spotkało się z tą metodą, 33 nie. Rozumiem, że ci z Państwa, którzy się z tą metodą spotkali, w mniejszej ilości ją wykorzystują na lekcji, ale widzę, że całość uważa tą metodę za skuteczną. No i tutaj takie jeszcze pytanie dodatkowe, czy uczestniczyli Państwo w turniejach? Widzę, że tylko 3%, więc domyślam się, że pewnie jakaś jedna osoba akurat ten wynik wygenerowała, a pozostałe osoby nie. No to czyli mamy 50-50, połowa mniej więcej wie o co chodzi, a połowa będzie się chciała dowiedzieć od podstaw. Dobrze, to przejdziemy w takim razie już do zasadniczej części. Czym właśnie ta metoda debat oksfordzkich jest? Jest to po prostu nic innego jak sformalizowana forma dyskusji, taka, która bardzo precyzyjnie ustala rolę mówców i zasady, w jakiej ta debata ma przebiegać, co sprawia, że w odróżnieniu od na przykład zwykłej rozmowy, zwykłej dyskusji, czy nawet burzy mózgów, tak, czy innych metod aktywizujących, nie ma możliwości przerywania sobie. Bo to jest jakby też istotne, myślę, że to Państwo też zauważyli, że w debatach publicznych ten aspekt takiego niepozwolenia dokończenia myśli, bo ja już chcę mówić i potem kończenie tego komentarzem ja panu, pani nie przerywałem, no jest taki dosyć żenujący, więc no debata oksfordzka akurat to w swojej formie niweluje i te sztywne zasady sprawiają, że uczniowie mają taki uporządkowany, systematyczny sposób rozmowy. On może się wydawać na samym początku bardzo skomplikowany i rzeczywiście przeraża uczniów, którzy gdzieś tam zaraz na samym początku mówią, my nie damy rady, ale kiedy okazuje się, że już w to wchodzą, że każdy rzeczywiście ma swoje zadanie, swoją rolę do spełnienia w tej debacie, to oni, to mimo że na początku oczywiście bardzo, bardzo są niechętni, to potem bardzo szybko dziękują, że właśnie są bezpieczni właśnie w tych swoich rolach i w tej takiej formie sformalizowanej. I tutaj Państwu pokazuję schemat tego, jak to wygląda. To jest oczywiście najbardziej popularna forma. Odstępstw od tego jest samo, może być mówców trzech, może być mówców pięciu, sześciu, ale to jest taka metoda, która najczęściej stosowana jest na turniejach dla licealistów, ale również też dla studentów, dlatego sobie właśnie tą formę pozwolę przedstawić. I jak Państwo widzą, mamy dwie drużyny.
drużynę propozycji i drużynę opozycji, w związku z tym, że w debacie postawiona jest konkretna teza. Teza, która musi być w formie twierdzenia, a nie w formie pytania. I o tezach sobie jeszcze za chwilkę dokładnie powiemy, jak one mogą brzmieć albo jak nie powinny właśnie brzmieć. I jedna strona, czyli propozycja, oczywiście musi udowodnić prawdziwość tej tezy, a druga musi udowodnić jej nieprawdziwość. I ewentualnie tutaj takie możliwości też istnieją, to już jest kwestia strategii, zaproponować własne rozwiązanie i udowodnić, że to nasze rozwiązanie akurat jest słuszne. Jak Państwo widzą, mamy czterech mówców, po cztery z każdej strony, mamy jeszcze marszałka debaty, mamy oczywiście publiczność, bo no, tutaj nam też oczywiście zależy, żeby inni też słuchali i wyciągali wnioski i zastanawiali się, która strona jest bardziej przekonująca i używa słuszniejszych argumentów na potwierdzenie swojej strony. No i ewentualnie jeszcze mamy sekretarza, to już są takie dodatki, kiedy mamy przy organizacji więcej osób, to możemy sobie pozwolić na to, żeby nie marszałek, a ktoś dodatkowy liczył czas. Teraz pokażę Państwu dokładne role, czyli marszałek, który jest jakby gospodarzem całej debaty, to on właśnie prowadzi debatę, to on dba o jej kulturalny przebieg, o kulturze też jeszcze będziemy sobie mówić, tutaj chodzi o to, że właśnie, żeby sobie nie przerywać i on też... Cała magia jakby oceny debaty polega na tym, że za przerywanie w debacie, za przeszkadzanie przeciwnikom w sposób werbalny czy niewerbalny można stracić punkty. Za ad personam można być nawet zdyskwalifikowanym z wielu turniejów i to bardzo mocno dyscyplinuje uczniów, tak? Bo oni wiedzą, że punkty zdobywa się bardzo trudno za wiedzę, za formę, a w bardzo łatwy sposób właśnie można je stracić. Stąd bardzo szybko no, ta debata przybiera jednak taki bardzo, bardzo kulturalny charakter. No i oczywiście marszałek ogłasza wynik w momencie, kiedy albo publiczność, albo jury, to już też wszystko zależy od tego, jaki ta debata ma mieć charakter i czy rzeczywiście ma się zakończyć jakimś werdyktem, bo niekoniecznie musi. Zwracamy się do niego zawsze, szanowny panie marszałku, szanowna pani marszałek, tutaj państwo widzą, są dwie opcje i tutaj sobie no właśnie pozwolę pokazać i skorzystać właśnie z tego bajeru. Natomiast mamy tutaj, jak już wspomniałam, sekretarza, czyli jest to taka opcja dodatkowa, ale niekoniecznie może to zrobić również marszałek. Bardzo fajnie jest wtedy, kiedy uczestnicy mają kontrolowany czas w postaci pokazu na przykład wyświetlonego na ekranie, bo wtedy wszyscy dokładnie widzą ten czas, a nie, że jest jakiś stoper, czy telefon, czy mówca domyśla się, czy jest w połowie, czy już ma kończyć tą debatę. Więc to też pomaga i uspokaja, tak? Mówców, że ten czas jest wyraźnie wyświetlony. I teraz role poszczególnych mówców, bo one są bardzo ważne. To jest ten moment właśnie uporządkowania tej debaty. Te role oczywiście są powtarzane, czyli po jednej i po drugiej stronie wyglądają dokładnie tak samo. Zaczyna oczywiście, tak jak już było wcześniej, Państwo tutaj zobaczą, mówca propozycji, potem odpowiada na to pierwszy mówca opozycji, potem drugi mówca propozycji, drugi mówca opozycji, trzeci propozycji, trzeci opozycji i czwarty propozycji i czwarty opozycji, który kończy debatę. I pierwszy mówca wprowadza do debaty. Czyli jeśli będziemy mieli jakąkolwiek tezę, na przykład, że winda jest lepsza od schodów, to są takie tematy, które są bardzo dobre właśnie na sam początek zabawy z debatami, czyli co jest lepsze od czego, kolor, nie wiem, zielony od czerwonego, winda lepsza od schodów, lepiej tramwajem niż piechotą i tak dalej, i tak dalej. Więc mówca pierwszy ma za zadanie wprowadzić, czyli przede wszystkim wytłumaczyć wszystkie komponenty, które wchodzą w skład tezy, tak żeby zrozumieć się dokładnie, o co w debacie chodzi. I dlaczego to jest takie istotne? Bardzo proste stwierdzenie, mleko jest zdrowe.
Wydawało mi się, że jest to takie oczywiste, ale jak zaczynamy się zagłębiać w definicję mleka, to okazuje się, że nie do końca, tak? Bo czy nam chodzi o mleko od zwierzęce, czy krowie, czy kozie, czy jeszcze jakiekolwiek inne, czy może mówimy o mleku roślinnym, jak sojowym, kokosowym i tak dalej. Każdy z nich ma inne właściwości, każdy ma inne działanie. I nagle się okazuje, że jeśli zaczniemy właśnie rozdrabniać to mleko na części pierwsze, to nie koniecznie to stwierdzenie jest takie jasne, tak? No już nie mówiąc o tym oczywiście, że możemy dalej debatować nad tym, co to znaczy, że jest zdrowe. Tak więc to jest naprawdę szalenie ważne, żeby wytłumaczyć dokładnie, o co nam chodzi, jaką mamy strategię właśnie naszej drużyny, po to, żeby się zrozumieć. Bardzo często, jeśli tutaj akurat doświadczenie z turniejów to mówi, że jeśli mówcy nie sprecyzują dokładnie, o co nam chodzi, to potem debaty się rozjeżdżają, bo jedni mówią o tym, a drudzy o tym, tak? A jeśli dokładnie się właśnie spotkają na drodze tych definicji, ustalą po jednej i po drugiej stronie w trakcie swoich mów, tutaj głównie mówców pierwszych, że rzeczywiście myślą o tej samej definicji danego słowa, to naprawdę ta debata zaczyna nabierać zupełnie innego tempa i ona ma sens i efekty wtedy są zupełnie inne niż gdy każdy sobie. Rola drugiego mówcy jest troszeczkę inna, bo on jakby już tutaj rozszerza. Pierwszy nam wytłumaczy dokładnie, o co chodzi w tezie, jak ją rozumiemy, zarysowuje strategię drużyny, a druga osoba już argumentuje, tak? Czyli wprowadza to, co jest kluczem właśnie dla drużyny, coś, co pozwoli im wygrać. Czyli odpowiada na pytanie, mleko jest zdrowe, bo. Tutaj akurat dla historyków bardzo istotnym jest pytanie zawsze dlaczego, tak, w metodologii badawczej i warto sobie też w debacie właśnie zadać dlaczego. Dlaczego moja teza jest prawdziwa, albo dlaczego ta teza jest nieprawdziwa i spróbować właśnie na to odpowiedzieć. Ja za chwilkę też podam, jak ten argument i jego struktura ma dokładnie wyglądać, żeby Państwo też widzieli, jaki jest krok po kroku tworzenie tego argumentu, ale na samym początku właśnie warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ci mówca z kolei ma rolę kontrargumentacyjną. Najczęściej postrzegana przez uczniów rola jako najbardziej trudna, ze względu na to, że mówca pierwszy i drugi rzeczywiście może się do debaty przygotować w postaci jakiegoś zarysu mowy. Punktów, które będzie poruszał. Może mieć jakieś cytaty, może mieć statystyki. No, mówca trzeci nie może swojej mowy napisać i naprawdę jestem nieraz zdziwiona, że komuś się udaje mieć taką elegancką, wydrukowaną mowę trójki, bo to jest ta osoba, która reaguje na argumentację przeciwnika. Tak, my możemy oczywiście domyśleć się, co nasz przeciwnik powie, bo my w debacie przygotowujemy się zawsze na obydwie strony, więc prawdopodobnie ilość argumentów przeciwnika jest skończona, więc możemy się do tego przygotować. Niemniej jednak jest to najbardziej właśnie trudne i tutaj też no jest na pewno jakaś selekcja osób, które mogłyby akurat tą rolę pełnić. No i mówca czwarty to jest też ten, który ma tą rolę taką najbardziej twórczą, czyli podsumowuje całość albo swojej strony, albo całości debaty, jeśli jest po stronie opozycji. I tu też oczywiście, tak jak już mówiłam, ta rola jest dosyć twórcza, bo mimo przygotowania oczywiście debata może się w taki sposób rozwinąć, że no, na nic ta mowa. Ja pamiętam, że kiedyś też miałam okazję pełnić właśnie rolę mówcy czwartego, miałam pięknie przygotowaną mowę, po czym kiedy wstałam, no to właśnie ją potargałam, no i musiałam w zupełnie inny sposób ją podsumować, bo debata poszła w zupełnie innym kierunku niż zakładaliśmy, no i byłoby ignorancją z mojej strony, gdybym akurat poszła w tym kierunku, który sobie wymyśliłam gdzieś tam na długo przed samą debatą. Łatwość drużyny propozycji polega na tym, że jeśli już mówimy o losowaniu stron, bo najczęściej tym sposobem to się odbywa, że stronę przygotowujemy się na obydwie strony, a potem losujemy, po której stronie jesteśmy, na pół godziny przed debatą, na 15 minut. To wszystko zależy od tego, jaka jest forma tej debaty i
czy temat jest łatwy, czy prosty, po to, żeby nie stresować uczniów. Czasami oczywiście jest to też godzina, jeśli ta debata ma jakieś ogromne znaczenie, na przykład jest finałową w jakimś turnieju. W szkole raczej przygotowujemy, w warunkach szkolnych ja staram się nawet rozdzielić te strony dużo, dużo wcześniej, czyli lekcje wcześniej albo tydzień wcześniej, żeby oni najpierw się przygotowali na całość, na przykład przez jeden tydzień, a przez drugi tydzień na konkretną stronę. I łatwość drużyny propozycji jest taka, że wprowadza. Czyli wprowadzając jakieś definicje i takie, a nie inne rozumienie tezy, może de facto narzucić pewne rozumowanie drugiej stronie. Jeśli ona na to nie odpowie, to no, drużyna propozycji ma duże szanse, żeby właśnie racja była po jej stronie. Natomiast z kolei łatwość drużyny opozycji polega na tym, że to właśnie czwarty mówca drużyny opozycji ma słowo kończące. I to słowo kończące czasami może też oczywiście wiele, wiele zdziałać. Żeby mówcy mogli się w jakiś sposób ze sobą jeszcze komunikować w trakcie debaty, to na przykład gdy mówi mówca drugi drużyny propozycji, to drużyna opozycji ma możliwość zadania pytań bądź informacji. To oczywiście też musi się odbywać w sposób kulturalny i sformalizowany, czyli nie ma możliwości po prostu i powiedzieć, co właśnie w tej chwili chcemy powiedzieć, ale musimy to zgłosić, musimy poczekać, kiedy mówca nam pozwoli właśnie się odezwać, musimy się zwrócić do marszałka, szanowny panie marszałku, informacja bądź pytanie i krótko, dwa krótkie zdania albo jedno dłuższe, najczęściej taka informacja czy pytanie może trwać więcej niż 10 sekund, właśnie powiedzieć, jakie mamy która właśnie jest zgłaszana przez naszego przeciwnika. I to nadaje takiego dynamizmu właśnie debacie, że to nie jest tylko 8 suchych wystąpień, ale że też jakaś reaguje i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, widzimy, my jako publiczność, że oni się zaczynają słuchać, tak? I to jest też jakby jeden z istotnych elementów debaty. W niektórych jeszcze formatach istnieje coś takiego jak ad vocem. Oprócz standardowych mów można jeszcze zgłosić taką krótką mowę, no co daje troszeczkę oczywiście więcej szans niż tylko 10-sekundowe wystąpienie w postaci pytania czy informacji. Ja tutaj, ponieważ ta prezentacja będzie dostępna później dla Państwa, to ja pozwoliłam sobie w niej umieścić taki filmik instruktażowy, który jest przygotowany przez organizatorów akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. To już są debaty na najwyższym poziomie, bo przeznaczone dla studentów. I tu jest właśnie link do filmiku, który oni przygotowali w ramach właśnie pierwszych tych mistrzostw. I tam dokładnie jest wytłumaczone jeszcze krok po kroku to, co ja Państwu przed chwilą powiedziałam. To oczywiście jest dostępne na YouTubie, więc zapraszam serdecznie, żeby właśnie to pokazać uczniom. To jest taka symulacja krótka właśnie debaty, kilkuminutowa, dokładnie wytłumaczone są role, więc to gdzieś tam też wyręczy Państwa w tym tłumaczeniu właśnie, na czym dokładnie to polega. Wiemy, że tego typu technologie właśnie do uczniów też trafiają. Dobrze, ja oczywiście, tak jak powiedziała Agnieszka, na pytania będę odpowiadała później, więc pozwolę sobie, o, Aga, super, już tutaj widzę, przesłała link, by być na bieżąco, ale polecam jednak jeszcze troszeczkę posłuchać, a później sobie posłuchać sobie właśnie tego filmiku. Będzie jeszcze jeden później, to też zresztą pewnie Państwu wszystko przekażemy. Dobrze, jakie wskazówki, jeśli chodzi o debatę oksfordzką, a szczególnie ten aspekt szkolny, bo to nas bardzo interesuje. Ja bym się nie chciała tutaj koncentrować na turniejach, choć oczywiście tych doświadczeń jest moich najwięcej, bo ja w szkole widzę tylko swoich uczniów, a na turniejach widzę też innych i efekt pracy innych nauczycieli. Nie ma reguły też co do tego, jaki nauczyciel ma się, czy jakiego przedmiotu nauczyciel ma się zajmować debatami, bo no, często robią to historycy ze względu na to, że turnieje są historyczne. Często robią to poloniści, bo to wynika jakby z tych ich możliwości też i programu szkolnego, podstawy programowej, która zawiera w sobie elementy retoryki.
ale też byli i matematycy, też są angliści, czego przykładem jest właśnie Agnieszka i można te elementy, jak nie całą debatę, ale jej elementy stosować właśnie na języku, bo przecież ten język obcy jednak na maturze, finalnie na maturze, zdaje się też w formie ustnej, więc warto tutaj już uczniów przygotowywać. Już nie mówiąc oczywiście, że sama debata przygotowuje do życia. I teraz, kiedy możemy ją stosować? Jak Państwo widzą, możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Ciekawe, w najnowszej podstawie programowej, ta, która już zaczęła nas obowiązywać w szkole podstawowej i tej, która będzie nas obowiązywała w tym nowym czteroletnim liceum, czy też powrocie do tego czteroletniego liceum, te elementy retoryki, znaczy te elementy debaty oksfordzkiej, może nie retoryki, ale debaty oksfordzkiej ze wszystkimi komponentami, jakie w to wchodzą, czy nie tylko kwestie językowe, nie tylko kompetencje kluczowe, nie tylko kompetencje miękkie, ale cała analiza, logiczne myślenie, to wszystko pojawia się naprawdę w wielu przedmiotach, od właśnie historii polskiego, geografii, religii, etyki, WDŻ-u. Tą debatę możemy stosować na przykład zamiast Akademii na przykład 3 maja. Tu może już jest troszeczkę za późno, żeby plany zmieniać, ale znam szkoły, które, znaczy znam nauczycieli, którzy po prostu stosują zamiast Akademii na 11 listopada debatę na przykład, kto bardziej przyczynił się do odzyskania niepodległości, na przykład czyja metoda była skuteczniejsza, Piłsudskiego czy Dmowskiego. To jest oczywiście jeden z przykładów, tak? Ale można taką symulację debaty zrobić. To nie musi, ta debata nie musi się skończyć właśnie jakimś wynikiem i wygraną jednej ze stron, ale chodzi o to, żeby zamiast właśnie tej tradycyjnej akademii, wierszyków i pieśni, może właśnie w jakikolwiek inny sposób zainteresować uczniów i pokazać szerszy aspekt na przykład tego święta czy jakiegokolwiek innego. Oczywiście można założyć szkolną ligę debat, można założyć szkolny klub debat, tutaj możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Wprawdzie nam już gimnazjum się, projekty gimnazjalne nam się już kończą, ale taka debata też może być właśnie efektem projektu szkolnego. Być może zostaną one przywrócone w szkole podstawowej, a 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, myślę tutaj konkretnie o wieku, spokojnie mogą w takiej debacie brać udział. Po prostu tylko inaczej sformułujemy tezy, żeby były dla nich prostsze. No, ja tutaj specjalnie zostawiłam znak zapytania, bo no, tu już tylko wyobraźnia tak naprawdę Państwa ogranicza, jaki sposób tą debatę oksfordzką w szkole użyjemy. Ja na przykład debatę używam jeszcze na czymś takim jak, znaczy raz użyłam, planuję teraz drugi raz. Agnieszka akurat Bliska też tym uczestniczyła, czyli Kongres Samorządów Uczniowskich i tam też właśnie taka pokazowa debata jest po to, żeby zarysować właśnie problem, który będzie tematem właśnie tego kongresu, tak? Więc tak jak już mówiłam, to tylko właśnie czas nas ogranicza. Tak, rzeczywiście po egzaminach gimnazjalnych, ja w zeszłym roku miałam 4 klasy 3 i wszystkie poznały tą właśnie metodę, bo są 2 miesiące, gdzie no myślimy, co tutaj zrobić, a można wtedy, jest naprawdę czas na to, żeby tą metodę spokojnie sobie omówić z lekcji na lekcję, poświęcić 2-3 na omówienie bardzo solidne tej metody i potem zająć się naprawdę też tą stroną merytoryczną i debata może być jak najbardziej historyczna, czy jakakolwiek jeszcze inna. Co jest jeszcze ważne właśnie w przygotowywaniu tej debaty oksfordzkiej? Przede wszystkim czas. Czas na przygotowanie, czas na samą debatę, tak żeby nie było stresu i na podsumowanie. Ja tutaj wypisałam 4-minutowe i 5-minutowe wystąpienia. To są takie najbardziej popularne, ale proponuję zacząć od tych 4-minutowych. Jeśli się Państwo chcą koniecznie zmieścić w lekcji 45-minutowej, to może nawet i na sam początek 3-minutowe mowy. Aczkolwiek, no, jeśli Państwo sobie policzą, prawda, tu 16, to jest 32 plus rozpoczęcie plus zakończenie, to te 45 minut spokojnie
Wystarczy. 5 minut to już jest późniejszy, to już jest na takie właśnie mowy finałowe, bardziej zaawansowane. I naprawdę wydaje nam się, że te 4 minuty to jest strasznie dużo czasu. I co ja mogę powiedzieć? A potem się okazuje, że po dwóch, trzech debatach to te 5 minut jest za mało i wszyscy ten czas przekraczają. Także proszę się jakby tą liczbą nie stresować. Niemniej jednak można oczywiście zacząć od krótszych mów. To wszystko Państwo znają swoje dzieci, więc Państwo też wiedzą, jaką metodę dokładnie zastosować. No przede wszystkim tak, nie róbmy debat, szczególnie jeśli nam zależy na efekcie, z dnia na dzień. Albo nawet z minuty na minutę, na zasadzie, że a za chwilę zaczniemy debatować. Muszą mieć czas na przygotowanie, bo to po pierwsze odejmie im troszeczkę stresu, nawet jeśli to jest debata o kolorach, czyli przysłowiowa debata o tym, czy zielony jest lepszy od czerwonego, to dajmy im ten czas na to, żeby oni sobie wymyślili te argumenty, posegregowali je, zrobili jakąś hierarchizację tych argumentów, które są ważniejsze, które pójdą na pierwszy ogień, które sobie zostawiamy właśnie na później. Oni naprawdę muszą mieć czas, żeby to przemyśleć, żeby ta analiza mogła zaistnieć. Tak, debata o kolorach to super pomysł, dlatego że mniej jest ważny wtedy temat, oni się nie koncentrują na tym, że on jest strasznie trudny, tak? Już nie mówiąc oczywiście, że pobudza ich kreatywność, bo tutaj trzeba te kolory w jakiejś strzelić z argumentacją, ale rzeczywiście się wtedy koncentrujemy na formie, bo jeśli wprowadzamy im już od razu na sam początek ciężkie tematy, to oni są bardzo zafiksowani na tym, że muszą dużo czytać, znaczy czytać, no, mają czytać, bo to też jakby do tego doprowadza. Natomiast no to trudny temat na sam początek to nie jest dobry pomysł na wprowadzenie tej metody, tak? Więc ułatwimy sobie pracę sami, wprowadzając jakąś łatwą tezę. Potem musimy mieć ten spokojny czas na debatę, dlatego mówię o tych 45 minutach lekcyjnych i o tym, że przy 4 minutach, czy nawet tych trzech spokojnie się zmieścimy, żeby nie było czegoś takiego, prawda, że dzwoni dzwonek, a my kończymy debatę i jakiś mówca nie ma już czasu, a przede wszystkim nie będziemy mieli czasu na podsumowanie. Podsumowanie debaty na następnej lekcji, która odbywa się tydzień później, nie ma najmniejszego sensu, bo oni nie pamiętają już, to nie są te emocje, to nie jest ta pamięć o tym, co się tu i teraz wydarzyło. Musimy mieć tą chwilę na to właśnie, żeby ją podsumować. Oczywiście można się wcześniej umówić z uczniami, że ta przerwa po lekcji będzie tym czasem na podsumowanie. 10-15 minut, ale niech to się odbędzie, niech te pierwsze właśnie ich opinie właśnie na gorąco ocenić. Pomocnika, który się widzę, pojawił już na czacie, Janek Piosik, który razem ze mną pracuje w Fundacji Projekty Edukacyjne, więc myślę, że on tutaj wspomoże i będzie na bieżąco gdzieś tam odpowiadał, czy radził Państwu na czacie i rzeczywiście podsumował w krótki sposób to, co przed chwilą powiedziałam i o czym była taka krótka dyskusja. Dobrze, bardzo ważny temat, czyli tezy, nad jakimi można debatować. To oczywiście Państwo mają przykłady. Są tezy, które bardzo proste, polegające na porównaniu. Winda jest lepsza od schodów, grill jest lepszy od ogniska, jabłka są lepsze od gruszek. To jeszcze taki owocowa teza. Coś, co Państwu też się może przydać, szczególnie dla uczniów, którzy kończą szkołę, tak? Czyli wybór szkoły ponadpodstawowej ma decydujący wpływ na nasze życie. Co jest bardzo ważne przy wyborze tezy, to jest to, żeby ona była w miarę równa. Znaczy, najlepiej, żeby była równa, czyli 50% ma szans propozycja i 50% opozycja. Ale nawet jeśli się nie uda stworzyć takiej w pełni równej, to żeby te możliwości naprawdę nie sprawiały, że z góry jedna strona przegra, bo to na pewno nie jest motywujące dla uczniów i po co się przygotowywać do takiej debaty czy do takiego wystąpienia, skoro z góry wiem, jaki będzie tego efekt. Nie. Jedna i druga strona ma mieć takie poczucie, że ma szansę wygrać. Stąd do debat można, tak jak Państwo tutaj widzą, wybrać część przysłów i powiedzeń. Nie szata zdobi człowieka, czy lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. To są tezy,
które tutaj się pojawiają, one były właśnie debatowane albo na lekcjach, albo na turniejach, albo w jakiś innykolwiek sposób, więc one są sprawdzone i ponieważ statystyki nam pokazują na turniejach, czy wygrywa częściej propozycja, czy opozycja, to ja tutaj Państwu zaproponowałam te tezy, w których te statystyki są właśnie równe. Mają Państwo tezy z języka polskiego, tak? Moja koleżanka wiem, że na przykład zamiast sądu nad Edypem właśnie zrobiła debatę oksfordzką. Troszeczkę odeszła od swoich tradycyjnych metod, ale zrozumiała, że sąd też w jakiś sposób polega na argumentacji za i przeciw, ale weszła w troszeczkę inną formę, inaczej angażując i była bardzo właśnie zadowolona, a klasa też właśnie z tej formy, a niż takiego tradycyjnego właśnie sądu. Mają Państwo tutaj historię, o której mówiłam, czyli to jest taka teza właśnie na Akademię z okazji 11 listopada, ale teraz też, bo mamy przecież stulecie odzyskania niepodległości, więc to są takie troszeczkę szersze działania. I to jest teza kontrowersyjna, absolutnie nie na turniej. To jest teza, którą wymyśliła pani Anna, znaczy nie wiem, czy pani Anna Brzostek akurat, ale była użyta przez Kolegium Retorikum. To jest najbardziej popularny szkolny klub debat w całej Polsce, najbardziej sformalizowany, najlepiej zorganizowany. Znajduje się w Olsztynie. I nie wiem, Janek pewnie mi za chwilkę pomoże, w jakim to jest liceum, bo nie pamiętam, czy to była jedynka czy dwójka w Olsztynie. W każdym razie oni tę debatę zorganizowali, to fanatycy, tak, to prawda, zorganizowali w Muzeum Stutthof. I to oczywiście było wcześniej przygotowane z pracownikami. Uczniowie byli doskonale do tego przygotowani. Tutaj już absolutnie nie mogło być żadnej luki. I teza była taka, jak Państwo widzą. Aby przeżyć obóz koncentracyjny, należy zrezygnować z własnego człowieczeństwa. Ponoć debata wyszła wspaniale, w kontekście też merytorycznym, ale tak jak już mówiłam, to są tezy kontrowersyjne, gdzieś tam zahaczające właśnie o te sprawy etyczne i moralne, które nie mogą kończyć się werdyktem. I to są też dobre tematy właśnie na godziny wychowawcze, tak? Gdzie trzeba rozstrzygnąć temat, gdzie trzeba się właśnie go dokładnie przeanalizować, ale tak jak mówię, debata nie zawsze się musi kończyć i dobrze by było, żeby się nie kończyła właśnie w takim aspekcie właśnie werdyktem. Niech publiczność posłucha, co mamy do powiedzenia na jedną i na drugą stronę, żeby zrozumiała pewne skrajne czasami emocje i stanowiska, ale absolutnie nie oceniajmy tego, tylko pozwólmy właśnie, żeby on sobie posłużył potem już własnym życiem. Tak jak to Janek też napisał na czacie, rzeczywiście do niektórych tez trzeba uczniów mentalnie przygotować, tak? Więc tutaj, no, tak jak już powiedziałam wcześniej, czas na przygotowanie jest bardzo, bardzo ważny. Musimy mieć czas na to, żeby przed debatą jeszcze sobie spokojnie z jedną i drugą drużyną, czy ich przedstawicielami, po prostu sobie na spokojnie porozmawiać i wszystkie rzeczy wyjaśnić. Tak? I teraz jak ten argument właśnie miałby wyglądać? On powinien składać się z trzech części. Jak tutaj Państwo widzą, układa nam się to takie słowo sexy, czyli argument powinien być sexy. To od słów, które nam się układają w języku angielskim, state, explain i illustrate. Czyli musimy argument nazwać, wyjaśnić i zobrazować. Bardzo często właśnie pojawiają nam się argumenty w stylu takim, którym już tutaj powiedziałam, na przykład mleko jest zdrowe. No to jest nazwa. Jakby ona nic nam więcej nie mówi. Okej, no możemy jakby uwierzyć na słowo, ale dobrze by było, żebyśmy wyjaśnili właśnie, co to jest mleko, dlaczego ono jest zdrowe i spróbowali to zobrazować jakimiś przykładami. Tutaj oczywiście mogą nam posłużyć jakieś statystyki, które mówią o tym, że prawda, na 100 tysięcy przebadanych osób, które piło regularnie dziennie szklankę mleka krowiego, prawda, tyle i tyle ma takie efekty. Tak, odpowiem już pani Agnieszce, że rzeczywiście debata jest świetnym wsparciem dla rozprawki, bo to jest ta kwestia argumentacji. Do wypracowania oczywiście z włosu czy z historii jak najbardziej też pasuje. Natomiast
to tego typu przyjęcie takiej formy argumentu sprawia, że bardzo trudno jest jakby w stronie przeciwnej się po prostu mówiąc kolokwialnie przyczepić do tego, co my, do tego, co my właśnie mówimy. Tak? Bo tak jak mówię, no, najczęściej błędem tych osób, które po raz pierwszy zajmują się debatami, jest to, że jak z karabinu wystrzelimy po prostu krótkie sformułowania, czyli właśnie jak to niektórzy używając języka angielskiego mówią właśnie statey, które mówią, że a, bo nie wiem, powstanie było takie, 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 ale żadne z tych sformułowań nie odpowiada na to, co jest najważniejsze w tej debacie. Dlaczego? Tak, dlaczego uważamy, że na przykład powstanie warszawskie było narodową katastrofą? Bo takie tezy też się pojawiają, tak? Wszystko to trzeba właśnie do końca udowodnić i tego typu właśnie forma formułowania argumentów nam może w tym po prostu pomóc. To jest już kolejny element, taki sformalizowany. Ja wiem, że nie wszystko się zawsze da udać w ramy prawne i nie zawsze to akurat sprzyja, ale no proszę mi tutaj akurat uwierzyć, że to uspokaja bardzo mocno uczniów, kiedy oni wiedzą krok po kroku, co mają po prostu robić. Na samym początku wygląda to bardzo tak żmudnie, bo oni się rzeczywiście pilnują i zaznaczają sobie, czy mają, czy ich argument składa się z tych wszystkich trzech części, a potem nagle to się okazuje, że to jest takie całkiem bardzo naturalne. Ja tą formę argumentów, czy formę w ogóle dyskusji wprowadzam nie tylko w debacie, ale też po prostu na lekcji. Jeśli jest ładna pogoda, taka jaka była dzisiaj i uczniowie proszą mnie, proszę panią, wyjdźmy na dwór, bo świeci słońce, to ja im zawsze zadaję pytanie, dobrze, to proszę mi powiedzieć, czy będziemy mieli więcej korzyści z tego, że wyjdziemy na dwór, niż zostaniemy w tej sali. I oni wtedy muszą się wysilić i rzeczywiście już tutaj zaczynają wyjaśniać, zaczynają obrazować, nawiązują właśnie może do jakichś innych właśnie, nie wiem, szkół, czy innych klas, czy innych sytuacji, czy może pamiętają, że rok temu o tej porze też byliśmy na dworze, tak? Ale jakby no, analizują ten temat, a nie tylko tak po prostu, bo wyjdźmy na dwór. No, nie ma tak łatwo, niech się uczą cały czas właśnie, jak argumentować. Nagle się okazuje, że to jest takie bardzo, bardzo naturalne, kiedy już tą znają. Bo jakby w całej tej argumentacji jest ważne to, i to mówił właśnie Cyceron, że argumenty należy ważyć, a nie liczyć. Tak? Nie tutaj akurat taka metafora Janka z jabłuszkami. Lepiej mieć dwa dorodne jabłka w koszyku, czerwone, prawda, zdrowe, niż koszyk pełen małych, zeschniętych jabłuszek, które do niczego nam się nie przydadzą. I taka właśnie różnica jest między dobrym argumentem, a tymi przykładami, przykładzikami, o których właśnie wspomniałam. Tak? Tutaj myślę, że wybór jest bardzo oczywisty. Co jest jeszcze ważne w debacie oksfordzkiej i co nam ta debata będzie dawała, bo powoli do tej części już będę przechodziła. No ważne oczywiście jest to przygotowanie, o którym mówiłam, czyli merytoryka. Im bardziej skomplikowana teza, im bardziej trudna, tym oczywiście trzeba na to zwrócić uwagę. Tutaj to jest też takie dobre miejsce na to, żebyśmy sprawdzili, z jakich źródeł oni korzystają. Żeby się powoływali na te źródła, tak? Żeby porównywali, że gdzieś pisze tak, a gdzieś idzie na ten sam temat, pisze zupełnie inaczej, tak? To jest ta analiza, krytyczne myślenie. Bardzo ważnym elementem oczywiście jest mowa ciała. To jest oczywiście pewnie temat na kolejne webinarium, ale też nad tym zaczynają pracować. To znaczy krok po kroku, każda debata może ich nauczyć czegoś. Oni się podczas jednej pierwszej debaty nie nauczą wszystkiego nagle. Tak, ja jak ją podsumować za chwilkę też Państwu powiem, żeby to miało ręce i nogi, ale w tej debacie możemy się na przykład nauczyć nie przestępować z nogi na nogę, tylko po prostu stać.
tej debacie możemy się nauczyć gestykulacji, albo przeciwnie, możemy ograniczyć naszą właśnie nadmierną gestykulację. Możemy nauczyć, ważny jest też ten ton głosu, tak, żeby nie mówić za głośno, żeby nie mówić za cicho, to też się gdzieś tam w trakcie tej debaty właśnie dosyć naturalny sposób reguluje. Ważny jest też ten kontakt wzrokowy w debacie, to gdzie te nasze oczy są, czy one są na suficie, czy one są na kartce. No jeśli czytamy, no to wiadomo, nie będziemy mieli kontaktu wzrokowego z przeciwnikiem, z publicznością i też nagle się okaże, że nie jesteśmy wiarygodni, tak, w tym, co mówimy, kiedy nasz wzrok ucieka. No i to, co jest bardzo ważne, jasne, oczywiście tutaj pani Iza pisze, że nie bez przesady, ale no to wszystkiego się musimy nauczyć. Natomiast emocje na wodzy, tak, bo do naszej racji ma nas przekonać słowo, a nie to, czy jesteśmy głośniejsi, bardziej chamscy i w sposób bardziej wyuzdany jakby obrazimy przeciwnika. Nie, tego absolutnie nie może być, więc od tych takich posępnych min złości po zbytnio radosne musimy w jakiś sposób ograniczyć, bo liczy się właśnie nasze słowo i to, co mówimy, a nie to, jak wyglądamy. Oczywiście w swoich mowach możemy stosować różne techniki retoryczne, i jakby nie musimy się tym krępować. Ja tutaj Państwu dałam kilka tylko przykładów tych technik. No niestety nie będę ich tutaj bardzo dokładnie omawiać, ale chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość tego, że one są jak najbardziej legalne, tak? Bo ja powiem też o tym, czego na debatach nie powinno być, ale też właśnie proszę, można ich w każdej debacie właśnie do jakiejś takiej techniki retorycznej powolutku wprowadzać i przemycać. I tak jak już też mówiłam, niekoniecznie wszystkie od razu podczas jednej debaty, ale możemy spróbować i się właśnie nimi w jakiś sposób bawić. I o tym dokładnie, jak to ma wyglądać w kontekście sztuki argumentacji, tutaj będę miała dla Państwa kolejny filmik, który kiedyś przygotowywałam dla nauczycieli na festiwal edukacyjny w WOM-ie w Katowicach. Filmik też rysunkowy, właśnie mówiący o sztuce argumentacji. Po pierwsze podsumowujący to, co ja do tej pory argumentacji powiedziałam. Oczywiście on jest też dla Państwa dostępny, również na blogu, o którym powiem na samym końcu, więc dostęp jest stały, można go pokazywać oczywiście uczniom, żeby też z niego się uczyli. I tam jest też właśnie coś, co jest bardzo, czy jest szalenie istotne w debacie oksfordzkiej, bo są głosy, które mówią o tym, że debata oksfordzka może nas uczyć demagogii no, w głównej mierze i trzeba od samego początku uczniom tłumaczyć, że jest coś takiego jak etyka w debacie. I teraz to, o czym mówiłam już na samym początku, czyli żeby rozróżnić tezy i to, co się dzieje na lekcji, czy nawet w samej szkole, z debatą turniejową. Bo co dobre na lekcji, tak jak tutaj napisałam, niekoniecznie jest dobre na turnieju. No choćby ta teza właśnie o obozach koncentracyjnych, czy teza o aborcji, bo to są też takie tematy, na które uczniowie chcą rozmawiać. Z Agnieszką rozmawiałam przecież wczoraj i mówiła, że też uczniowie jej taki temat poruszyli, no i tak samo parę lat temu. A to są takie rzeczy żywe, które teraz w tej debacie publicznej się pojawiają, więc oni chcą, jeśli już mają takie narzędzia jak debata oksfordzka, właśnie debatować na te trudne tematy. No małżeństwa partnerskie jeszcze pamiętam z tego czasu były takim właśnie tematem, na które na wiedzę o społeczeństwie uczniowie chcieli debatować, ale to się po prostu kończyło po prostu tym, że jedna i druga strona przedstawiła swoje racje i potem właśnie była jakaś taka wspólna dyskusja jeszcze o tym, ale nie mówiliśmy o tym, kto ma wygrać. Tak, no bo to są rzeczy, wybory ludzkie, które trudno nam jest naprawdę oceniać. I to, co jest szalenie ważne, to trzeba sobie uświadomić, to po pierwsze my jesteśmy odpowiedzialni za tych uczniów, szczególnie jeśli reprezentujemy, jeśli to wychodzi poza klasę, bo jeśli to jest kwestia lekcji wychowawczej, to dzieje się to z zamkniętymi drzwiami. Natomiast jeśli wychodzimy z tą tezą, czy z
przygotowaniem takim, a nie innym uczniów do turnieju, to pamiętajmy, że my jesteśmy odpowiedzialni. I pamiętajmy też, żeby wpoić im to, że oni są też odpowiedzialni za swoje słowa. Dlatego tak szalenie ważne jest po prostu, żeby nie obrażać, że po drugiej stronie jest ktoś, do którego musimy mieć szacunek. Bo on się tak samo przygotował jak my, to dyskusja polega zupełnie na czym innym, czyli właśnie na słowie, a nie na tym, żeby drugą stronę obrażać. I po drugiej stronie Państwu tutaj zarysowałam na tej prezentacji takie rzeczy, które bardzo często pojawiają się wśród młodych ludzi. Ładnie nazwane, bardzo mi się podoba to sformułowanie, dlatego pozwoliłam sobie je tutaj przekopiować, stworzone przez właśnie wspomnianego już kolegę, syndrom Anakina. Czyli to jest taki, są uczniowie, którzy czują się bardzo pewnie w pewnych dziedzinach, czy wiedzowo, czy właśnie też w kwestii wystąpień publicznych. I no, będą próbowali narzucić swoją moc, swój sposób myślenia. I trzeba uważać. Ja znam takie drużyny, takich uczniów, których właśnie debata oksfordzka nauczyła pewności, więc nabrali tej mocy na właściwym poziomie, ale też znam takich, których ta debata okiełznała bardzo mocno, bo im się wydawało, prawda, że jak pomachają rękami i głośno coś pokrzyczą, to naprawdę będą bardzo, bardzo ważni. Nagle się okazało, że jednak niekoniecznie, że właśnie tutaj po drugiej stronie, jeśli ktoś nieśmiało i cicho mówi, ale mówi bardzo merytorycznie i z sensem, to ma większą wartość. No i wśród takich uczniów, którzy mają troszeczkę w głowie poukładane, to oczywiście ta refleksja nastąpi. Trzeba uważać, żeby nie wygrywać za wszelką cenę. To jest oczywiście kwestia też turniejów, ale też czasami tych debat właśnie klasowych, tak? Gdzie ja muszę wygrać, gdzie ja muszę być najlepszy. Jeśli debata ma rozstrzygnąć problem, czy ma w jakiś sposób pozwolić go po prostu nakreślić, czy dokładnie wytłumaczyć, i z góry nie zakładamy właśnie, że ktoś wygra, no to pilnujmy tego właśnie, żeby tak było. My jako nauczyciele bądźmy też konsekwentni. Jeśli będziemy taką debatę podsumowywać, to niech nam się nie wymsknie, że ta strona powiedziała lepiej, w związku z tym, gdyby to był turniej, albo gdybym to oceniała, to ona by wygrała. To też my się pilnujmy, przepraszam, bo to jest też dla nas ważne, tak jak już było powiedziane wcześniej, też jesteśmy za to odpowiedzialni. Brak dystansu emocjonalnego to jest też kolejny problem, który się bardzo często pojawia. No są te tezy, które właśnie dotyczą etyki spraw moralnych, albo na przykład teza, która na pewno będzie budziła emocje, czyli kwestia uchodźców, tak? I jeśli rzeczywiście tutaj nie będzie to rzecz tylko związana z, jeśli pozwolimy uczniom jeszcze wybrać sobie z góry stronę, a nie ją losować, no to wiadomo, że oni wybiorą według własnych poglądów, no to ta debata naprawdę może przygrać ogromne emocje, bo wiemy, że to jest temat, który budzi, je budzi. I to się bardzo często kończy czymś, co jest absolutnie zakazane na turniejach, czyli ad personam. Tak? Czyli te sformułowania, które w żaden sposób nie odnoszą się do tego, co zostało powiedziane, nie do słowa, ale do osoby. Tak? Czyli co ty możesz wiedzieć o odchudzaniu, jak ty jesteś gruba? Na przykład, tak? Albo co ty możesz wiedzieć o prawie, bo nie jesteś prawnikiem? No to już taka wersja łagodniejsza, ale takie sformułowania, albo tak, co pan może wiedzieć o rodzeniu dzieci, bo pan jest mężczyzną? To są rzeczy, które są absolutnie zabronione na debatach, i pilnujmy tego, żeby nie powiedzieć, że ktoś jest głupi, tylko że to, co powiedział, było głupie. I jeśli to, no to jest najbardziej kolokwialne takie sformułowanie tłumaczące, ale pilnujmy właśnie tego. Jeśli takie sformułowanie na debacie się pojawi, to od razu reagujmy. No, dobrze by było, żeby ta osoba, która jest marszałkiem, czyli to może na sam początek możemy być my, czyli nauczyciele, od razu na to zareagowała. Tak, żeby uczniowie wiedzieli, że tego się po prostu nie robi. Co z tego w końcu mają uczniowie? A przede wszystkim, bo ja za chwilę powiem jeszcze o kompetencjach miękkich, ale to, co mogą mieć tu i teraz w szkole. Czyli przede wszystkim odpowiedzialność za własne słowa i w ogóle odpowiedzialność za swoją własną postawę. To, że nie są anonimowi, jak w internecie na przykład, gdzie mogą hejtować i wymyślać sobie jakieś fake konta i czuć się po prostu panami sytuacji, a tutaj są po prostu za to odpowiedzialni. Uczą się szacunku do drugiej osoby, uczą się pracować w grupie.
Kolegialność tutaj jest szalenie istotna, bo debata to jest sport drużynowy, to jest jak sztafeta. Mamy sukcesy w sztafecie, tak? Pobiliśmy rekord świata w biegu i trzeba im uświadomić, że to właśnie tak wygląda, że to zwycięstwo, czy to, że debata pójdzie w dobrym kierunku i że zrobimy naprawdę dobrą robotę, to jest kwestia tego, że się wszyscy czwórkę, czy tam w większej grupie właśnie przygotujemy. Uczy kultury słowa, uczy tej argumentacji, o której już mówiłam i z której możemy korzystać naprawdę w każdym momencie. Angażuje bardzo mocno uczniów. Oni potrafią poczuć to słynne flow, które jest takie bardzo modne ostatnio. Jeśli to naprawdę poczują, to proszę mi wierzyć, że my przestaniemy mieć kontrolę nad tym, co oni robią, ale w taki pozytywny sposób. Tak, no nie będziemy musieli już mówić, a przeczytałeś, a zrobiłeś, a zajrzałeś, tylko to właśnie oni będą do nas przybiegać i pytać się, a czy to może być, a czy to może być tak. I to jest naprawdę, aż miło się patrzy na takich uczniów zaangażowanych. No i wiedza, bo niewątpliwie debata na przeróżne tematy, nawet od tej tezy o kolorach, może sprawić, że no, po prostu się uczymy, tak? I nagle się okazuje, że ci uczniowie, którzy biorą na przykład udział w debatach historycznych, rewelacyjnie zdają maturę z historii, bo po pierwsze mają wiedzę, a po drugie mają umiejętności, które pozwalają im na przykład świetnie napisać wypracowanie z historii, czy przeprowadzić analizę źródeł, bo umiejętność analizy jest też jednym z tych umiejętności, które się uczą. I to, co jest najważniejsze, to jest wiem, co mówię. Myślę, więc jestem, wiem, co mówię. Dlatego, że po pierwsze, proszę zobaczyć ten schemat. Jestem przygotowany do jakiegoś sformułowania. Ponieważ uczę się, czy przygotowuję się na obydwie strony, albo jestem w stanie przewidzieć, co mój przeciwnik powie, to spodziewam się jakiejś konkretnej odpowiedzi na moje sformułowanie. A ponieważ spodziewam się na odpowiedzi na moje sformułowanie, to jestem przygotowany do tego, żeby jednak udowodnić, że racja jest po mojej stronie, więc potrafię też kontrargumentować w kontekście kontrargumentacji mojego argumentu. To tak trochę skomplikowanie brzmi. Ale przykład z życia, analiza, to akurat jeden z moich uczniów przeprowadził. Rozmowa z mamą, więc przykład taki bardzo życiowy, gdzie można wykorzystać debatę. Uczeń mówi, mamo, kup mi szarą bluzę, bo wszyscy ją mają i też bym chciał taką mieć. No to kontrargumentacja mamy jest taka, że no ale słuchaj, no ty nie musisz być jak wszyscy, bądź oryginalny, bądź sobą, masz swój własny styl, nie musisz mieć takiej szarej bluzy jak 80% twojej klasy. No i teraz uczeń spodziewał się takiej odpowiedzi mamy i się przygotował. No to mamo, dlaczego w takim razie chcesz, żebym miał takie oceny jak wszyscy? Dlaczego porównujesz moje oceny do Basi, Kasi czy kogokolwiek innego, skoro uważasz, że jestem oryginalny? To oczywiście jest dosyć takie humorystyczne, bo to gdzieś tam uczyliśmy się argumentacji na takich sposobach życiowych, ale to też właśnie pokazuje pewien taki ciąg, do którego możemy się po prostu przygotować. Tak? Ta przewidywalność. Oczywiście to troszeczkę jak w szachach. Ja wiem, że w szachach tamtych ruchów można przewidzieć znacznie więcej, ale możemy do tego właśnie tak podejść. Tak? I taka prosta argumentacja właśnie w domu, w szkole, właśnie na lekcji sprawi, że później na rozmowie kwalifikacyjnej, być może na tej naszej najważniejszej rozmowie w życiu, właśnie będziemy świetnie przygotowani, bo troszeczkę możemy przewidzieć, będziemy mieli tą umiejętność przewidywania, co może nam na naszą argumentację ktoś może skontrować i będziemy w stanie jeszcze silniej udowodnić swoją rację. Więc tutaj jeszcze takie krótkie podsumowanie, żeby Państwo tylko pamiętali, tak, że liczą się argumenty, nie epitety. Ważne jest, żeby słuchać, ważne jest, żeby ważyć te argumenty, a je nie liczyć i ważna jest ta siła argumentów, a nie argument siły, jak to jeszcze niektórzy właśnie dopowiadają. I by to wszystko miało efekty, ważne jest oczywiście podsumowanie takiej debaty. Oczywiście możemy to zrobić tak, jak to jest na turniejach, za pomocą karty oceny, gdzie po prostu wypunktujemy im, ale to też nie o to chodzi. Tak jak już powiedziałam, nie każdą debatę da się w ten sposób podsumować i nie każdą debatę chcemy tak podsumowywać. Więc pozwoliłam sobie stworzyć taką informację zwrotną. To jest autorskie, ale opierające się oczywiście na ocenianiu kształtującym, pewnie doskonale Państwu znanym. Ważne jest przede wszystkim to, żeby z góry sobie założyć danej przed debatą, co chcemy osiągnąć, jaki cel.
Naszym celem debaty jest właśnie pokazanie, rozwiązanie jakiegoś problemu. Czy naszym celem debaty jest to, że nauczymy się porządnie gestykulować? Czy naszym celem debaty jest to, że będziemy modulować głos? Czy naszym celem debaty jest cokolwiek jeszcze innego? Błagam tylko, żeby nie, celem debaty nie było zwycięstwo. Bo no, w tym momencie, ponieważ szansa jest 50 na 50, to jeśli założymy sobie taki cel, to no, jednej drużyny nie da się nam uratować. Nie jesteśmy w stanie wtedy im udowodnić, że oni, mimo że przegrali, to coś wygrali. A przecież każda debata może być zwycięstwem, nawet jeśli jest przegrana, w kontekście założonych przez nas właśnie celów. Tak? Więc tutaj też... Tak, no jednak tutaj przyrzeczeństwo nie powinno być jedynym celem, już pomijając to oczywiście, że nie powinno być celem w ogóle, że to się dzieje gdzieś tam przy okazji, tak? A tłumaczenie uczniom, że możemy sobie postawić to, to i to i to. Bardzo fajnie jest, akurat to jest plus turniejów, kiedy mamy dwie czy trzy debaty pod rząd i wtedy możemy naprawdę zauważyć, jak nasi uczniowie się po prostu pięknie rozwijają. Właśnie w tych takich drobnych aspektach, które właśnie możemy przypilnować dokładnie, bardzo precyzyjnie, wiedząc, jakich mamy uczniów, ustalając te kryteria sukcesu. Ja tutaj Państwu jeszcze dałam właśnie takie przykłady, jak walka z tremą, jak konstruowanie argumentów, jak to, że na przykład podczas jednej debaty uczniowie nie zadają w ogóle pytań, a podczas drugiej na przykład dajmy sobie cel, że zadam przynajmniej jedno pytanie, tak? To są takie te drobne rzeczy, które cieszą. I podsumowujemy w ten sposób. Czyli mówimy na samym początku, co było dobrze. Zawsze się znajdą, nawet w najgorszej debacie, jaka mogłaby się nam wydarzyć, zawsze znajdzie się to światełko, o które możemy się zaczepić, żeby ucznia właśnie zmotywować do tego, że spełnił któryś z tych celów. Nie mówmy, co było źle, tylko mówmy, co trzeba poprawić w danej debacie, tak? Czyli nie mówmy, że masz fatalną gestykulację, tylko zobacz, no tutaj troszeczkę ona była zbyt nadmierna, ale ważne jest to, żebyśmy powiedzieli, jak to może zrobić. Tak, bo takie rzucenie hasła, no mówisz za cicho, nic nie daje. Powiedzmy mu, jak może to zmienić. No dlatego też oczywiście ważne jest to, żebyśmy tą metodę dosyć dobrze poznali, żeby nie okazało nagle się, że nie jesteśmy w stanie uczniom poradzić. No i to, co jest na samym końcu, czyli wskazówki na przyszłość też są szalenie ważne, szczególnie kiedy planujemy następną debatę albo ona się będzie za chwilę działa, tak? No i metoda 3Z, ale no nie tych tradycyjnych, tak? Tylko właśnie dzięki temu możemy zaciekawić, zaangażować i zrozumieć, co to się na tej debacie, co się w tym momencie jakby wydarzyło. Jeśli debata jest mocno merytoryczna, a pojawiają się w niej jakieś błędy, to jeśli słucha tego publiczność, to warto by było też jakby pewne rzeczy sprostować, żeby publiczność nie wyszła z takim poczuciem, czy uczniowie w klasie, że to, co zostało powiedziane na debacie, jest poprawne i żeby z taką wiedzą też nie wyszli. Więc to jest taki jeszcze dodatkowy aspekt pewnych debat. No i to, co jest szalenie ważne, jeśli chodzi o debaty oksfordzkie, a tu już zmierzamy ku końcowi, bo już godzina prawie że minęła, to jest ten aspekt uniwersalny, czyli kształcenie umiejętności kompetencji miękkich, ale też kompetencji kluczowych. Ja nie wiem, czy w Państwa szkołach akurat ten rok poświęcony jest kompetencjom kluczowym i czy Państwa dyrektorzy akurat hospitują Państwa pod tym względem. Moja szkoła akurat jest takim programem objęta i miałam właśnie takie hospitacje, czy stosuję kompetencje kluczowe na lekcjach. Więc no to są te kompetencje miękkie czy kluczowe, które no, przygotowują nas przede wszystkim do życia. I proszę zobaczyć, ja tutaj wypytam 9, ale ich jest oczywiście znacznie więcej. Czego nas debata uczy i czego nam nikt nigdy już nie zabierze? Bo kompetencje twarde w postaci wiedzy trzeba uświadomić uczniom, że oczywiście trzeba inwestować w siebie pod względem wiedzy, bo wiedzy nam też nikt nie zabierze, ale jeśli pójdziemy do jakiejkolwiek pracy, i tutaj już są już badania, które koledzy przeprowadzali w związku z organizacją tych akademickich mistrzostw Polski, debat oksfordzki, żeby
jakby też mieć na papierze dowód na to, że ma to ogromne znaczenie dla pracodawców, no bo przecież studenci to już myślą o bardzo poważnie o swojej przyszłości, że nas mogą wysłać zawsze w pracę na kurs komputerowy, kurs obsługi kserokopiarki, aparatu czy czegokolwiek jeszcze innego, ale nie da się pewnych umiejętności z dnia na dzień wyszkolić, a przecież empatia, kreatywność, praca w grupie, o której właśnie już mówiłam, czy nawet ta samodzielność, kwestia autoprezentacji, zarządzanie czasem. Już tutaj nas jednak mamy konkretny czas na wypowiedzenie swoich kwestii. Ta szukanie samomotywacji, poczucie tego flow, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność, żebyśmy się rozumieli z drugą stroną, to są rzeczy, które, nad którymi naprawdę pracuje się latami. I proszę sobie teraz wyobrazić, że zaczynamy ten proces już całkiem niewinnie, nawet uczniom do końca o tym nie mówiąc, właśnie już gdzieś tam w szóstej czy siódmej klasie szkoły podstawowej i kontynuujemy to potem też w liceum, czy w przypadku już studentów nawet właśnie na studiach, bo takie projekty dla nich debatanckie się pojawiają coraz częściej. Proszę sobie zobaczyć, że przez kilka lat właśnie jedną bardzo prostą metodą, jedną, a przecież tych metod aktywizujących i rozwijających stosujemy więcej, możemy właśnie tyle zdziałać. Ja tutaj jeszcze pozwoliłam sobie właśnie, żeby Państwo też nie mieli stresu, debata oksfordzka jest jak najbardziej legalna. Ja na blogu, który za chwilkę Państwu pokażę, przeanalizowałam dokładnie tą podstawę prawną, to rozporządzenie właśnie dla szkół podstawowych i okazuje się, że te elementy, które się w debacie przydadzą i które się kształci w ogóle, stosuje się już, które pojawiają się już w klasach 1-3. Tak jak właśnie ten szacunek, nieprzerywanie sobie. To są te drobne rzeczy, które już możemy wprowadzać naprawdę na tym najniższym poziomie. Rozporządzenie te dla liceum i tych czteroletniego rzeczywiście też takie możliwości daje. Nie napisałam jeszcze artykułu na ten temat, ale myślę, że gdzieś w okolicach właśnie długiego weekendu on powstanie, więc Państwo też będą mogli się zapoznać z tą bardzo dokładną analizą i też być takim bezpiecznym, jeśli Państwo będą chcieli poświęcić więcej niż jedną lekcję na debatę oksfordzką, żeby było, nie było problemu, że nie realizują Państwo podstawy programowej. Tak, bo nawet debata pojawia się gdzieś tam właśnie jako propozycja w tym rozporządzeniu przy jednym z przedmiotów, nawet chyba przy geografii, że można zorganizować debatę właśnie na dany sposób, by w ten sposób zrealizować temat lekcji. Tak? A wydawałoby się, że geografia jest takim przedmiotem niszowym, że tutaj debata oksfordzka nie ma szansy zaistnieć, a jednak nawet nie to zauważyli. Gdzie Państwo mogą jeszcze szukać inspiracji poza ewentualnie kontaktem oczywiście ze mną, bo ja jestem do Państwa dyspozycji. Prowadzę razem z kolegami, zaczynamy prowadzić blog debaty w szkole i tam właśnie część artykułów już jest umieszczonych i filmików. To jest do Państwa oczywiście dyspozycji. Jeśli Państwo się będą chcieli w sposób właśnie taki pisemny podzielić swoimi refleksjami, czy już je Państwo mają, to oczywiście możemy Państwa artykuły też na tym blogu jak najbardziej umieszczać. To jest takie, ma być forum właśnie wymiany naszych myśli. Ja razem z kolegą reprezentujemy właśnie fundację, też projekty edukacyjne i zajmujemy się debatami, wspomaganiem turniejów. Jest jeszcze Krakowskie Stowarzyszenie Mówców i Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, to jest Małopolska. Ale oczywiście są jeszcze fundacje w Poznaniu, chociaż projekty edukacyjne też są poznańsko-śląskie. Poznańsko-Śląsko-Małopolskie w zasadzie, ale też i w Warszawie i na Pomorzu znajdą Państwo instytucje, które się debatami zajmują. Mają Państwo tutaj wykaz właśnie turniejów, którymi można się zainteresować, w których będzie można brać udział od przyszłego roku szkolnego. To, co ja organizuję, to jest charytatywny turniej debat oksfordzkich Debatuj z sercem. W tym roku po raz pierwszy nam się udało właśnie i zbiórka właśnie z turnieju została przeznaczona na rajd rowerowy dzieci po przeszczepie serca, więc można też w ten sposób debatę wykorzystać właśnie w szkole. Przy okazji mogłam zaangażować uczniów do właśnie pracy jako wolontariusze, więc jeszcze gdzieś tam innych rzeczy przy okazji organizacji takiego turnieju debat mogli się nauczyć. To w takim telegraficznym oczywiście skrócie, w godzinę powiedzieć o debacie. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Państwu tą metodę zarysowałam. Zachęcam do zadawania pytań. To jest teraz ten czas, kiedy ja będę mogła właśnie odpowiadać na te bardziej szczegółowe. Czekam.
Może w ten sposób. Żeby się już, bo jak ja zacznę rozwijać jakiś temat, obawiam się, że mogłabym wejść w zbytnie szczegóły, ale może Państwa będzie coś konkretnego właśnie interesowało. Cieszę się bardzo, że było treściwie i konkretnie. Super. Zachęcam oczywiście do konsultacji takiej poza niej. Można zawsze. Ja może pozwolę sobie tutaj gdzieś stukać w czat mojego maila. Zawsze można do mnie napisać. Można oczywiście mnie znaleźć na Facebooku jako Ania Skiędziel, więc proszę się jakby nie krępować. Na Messengerze można pisać. Jestem do Państwa dyspozycji. A tu mam Państwu maila. Też można pisać. Rozumiem, że pytań nie ma. Aha, jasne, oczywiście, więc już Pani mówię. Generalnie mamy czterech mówców po jednej stronie, więc mamy w sumie osiem osób zaangażowanych. Choć oczywiście przygotowywać może się do debaty większa grupa osób, tak? To znaczy mogą mieć jakieś wsparcie w postaci wyszukiwania informacji, można podzielić klasę na pół, a potem, żeby oni po prostu z tej grupy wydelegowali tylko cztery osoby. Marszałek, sekretarz jest zaangażowany, publiczność oczywiście jest też zaangażowana. Publiczność można zaangażować na sam koniec w ten sposób, że jeśli mam na przykład klasę gdzieś tam 20-paroosobową, czyli te 10 osób zaangażowanych jest samą debatę, myślę o tej ósemce plus marszałek plus sekretarz, to potem te osoby, które są publicznością, mogą wychodzić na środek i na przykład wygłaszać takie krótkie 30-sekundowe przemówienia popierające którąś ze stron. Wtedy albo po to, żeby pokazać, bo oczywiście publiczność może zadawać pytania też jeszcze tym drużynom, ale to jest troszeczkę takie męczące na zasadzie, że te pytania też mogą być złośliwe i czasami udowadniają to, czy mają na celu udowodnić, że jakaś strona czegoś nie wie. Trudniejsze jest i w tym momencie też bardziej angażujące uczniów jest właśnie takie krótkie mowy, które mają wspomóc tą drużynę, która uważam, że moim prywatnym zdaniem jako publiczność ma rację. Czyli to może być wprowadzenie jeszcze jakichś innych argumentów, czy rozwinięcie jakiegoś, które się pojawiło w debacie, tak? Albo własnymi słowami powiedzenie, dlaczego akurat tak uważam. I to też wtedy taką możliwość daje zaangażowania właśnie również publiczności. Możemy zrobić na samym końcu również ankietę, czyli rozesłać karteczki, nawet takie słynne żółte samoprzylepne, i potem mogą je wywieszać na tablicy, czyli podzielić tablicę na pół, propozycja, opozycja i publiczność ma dokładnie napisać. Przekonała mnie strona propozycji, bo. I tutaj dobrze by było, żeby na przykład wypisali argument, który ich przekonał. To jest też bardzo fajne ćwiczenie pokazujące na to, czy to, co mamy na celu powiedzieć, zostało rzeczywiście przez publiczność usłyszane. Czy zostaliśmy dobrze zrozumieni? Bo mamy czasami swoją wizję w głowie, a nagle się okazuje, że druga strona to słyszy zupełnie inaczej, więc można jeszcze w ten sposób tę debatę podsumować i zobaczyć, czy dobrze jesteśmy zrozumiani jako mówcy. Szkoła z maturą międzynarodową. Tak, znamy tutaj akurat Agnieszka też to zaczyna wprowadzać. Ja mam jeszcze taką katowicką szkołę, Mickiewicz Katowicki, który też ma klasę właśnie z maturą międzynarodową i też tam będziemy próbować właśnie pójść w tym kierunku, właśnie by w przyszłym roku szkolnym już móc jakieś na proste tematy debatować międzyszkolnie. Ale to jest świetny sposób. Na język polski to już ktoś wcześniej pisał rozprawka na WOS i historię, czyli na te wszystkie przedmioty, które kończą się wypracowaniem. Nie tylko na poziomie oczywiście maturalnym, ale też no jeszcze gimnazjalnym, bo jeszcze mamy szansę oczywiście w przyszłym roku przygotować świetnie gimnazjalistów. No oni w tym roku mieli akurat charakterystykę, ale ja tutaj nie widzę problemu, żeby akurat te elementy debaty w charakterystyce też się nie pojawiły. Więc na język polski na każdym poziomie jak najbardziej. Nie muszą Państwo czasami wprowadzać całej debaty. Natomiast mogą Państwo jej elementy, tak jak już wspomniałam, zacząć od samej sztuki argumentowania, to przećwiczyć.
tak, a potem wejść właśnie w jakąś taką konfrontację, gdzie no, następuje ten najtrudniejszy moment, czyli kontrargumentacja. Tak, takie tezy właśnie lato jest lepsze. Jest tak, jest szansa na debaty międzynarodowe. Nie wiem, skąd pani jest akurat, bo mam tutaj szkoły właśnie na Śląsku, na Górnym Śląsku dokładnie, które mogą próbować jakby spróbować swoich sił naprzeciwko siebie. Ale wiedząc, że takie inne szkoły są i są tacy inni nauczyciele, możemy też fundacyjnie zacząć myśleć o jakimś takim właśnie projekcie, który dały Państwo taką platformę do debaty właśnie w języku angielskim. Więc jak już mamy inicjatywę oddolną w postaci nauczycieli, to nas to też motywuje. A, Trójmiasto. Okej, okay. No damy radę. Na pewno tam też coś znajdziemy dla Pani. Pytania jeszcze. Mamy chwilkę czasu na to. O, okej. Okay. Na Pomorzu też jest dosyć silna grupa, która zajmuje się debatami oksfordzkimi, więc tutaj na pewno nie jest to. Mamy 29 osób. Nie wiem, czy ktoś z Państwa, bo Pani Magdy ma jeszcze jakiekolwiek pytania, bo zastanawiam się właśnie, czy jeszcze ewentualnie jakiś temat mogłabym rozwinąć, ale wolałabym raczej na ten temat, który Państwa dokładnie. Okej, okay, no tak, trzeba teraz tylko działać. No, mogę Państwu polecić jeszcze na sam początek chyba takie bardziej wdzięczne ćwiczenie, które nas też przygotowuje do debaty oksfordzkiej, czyli zabawa w Arkę Noego. Musimy sobie wyobrazić, że na Arce Noego jest tylko jedno miejsce, a zwierzątek jest kilka. Kura, kogut, pies, koń, świnka, cokolwiek jeszcze nam tylko przyjdzie do głowy. Ja byłam nawet na takich kiedyś warsztatach, gdzie było tyle dzieci, że nawet ktoś był gołębią, ktoś był kozą, owcą, rybą i tak dalej. I muszą tak przedstawić swój gatunek, by przekonać znajomego do tego, żeby właśnie to jedno miejsce wykorzystał akurat dla nich. I to też sprawia, że oni. To jest proste ćwiczenie, bo oni wystarczy, że mają 10-15 minut na przygotowanie. Zachęcam, by jednak korzystać z wiedzy własnej, a nie z telefonów komórkowych, bo oni tą wiedzę mają, tylko się boją jej używać. I żeby właśnie wyszli na środek i przez minutę udowodniali, że ja jestem niezbędny na tej Arce Noego, tak? I to już nas troszeczkę wprowadza do sztuki argumentowania, do wystąpień publicznych. Państwo też mogą dzięki temu ocenić, tak? Co z daną osobą można zrobić i jaki ma mini swój talent, który mogę rozwijać, wykorzystać, nad czym trzeba pracować, co jest dobre. Więc niewinne ćwiczenie, nie wymagające super wiedzy, a sprawia, że już pierwsze te elementy debat się pojawiają, a potem już wejść właśnie w te takie proste tematy porównania czegoś z czymś. Dziękuję za dobrą ocenę. Okej, to nie wiem, jeśli nie ma pytań, o Paweł, widzę, że chyba coś się uaktywnia, to chyba będę prosiła już Agnieszkę w takim razie. No, ja chyba już też się włączam powolutku. Tak. Dobra. Ania, super sobie poradziłaś, jesteś po prostu mega. Jak na pierwsze webinarium, to jak profesjonalista. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzeczywiście, tak jak napisaliście, napakowane treścią i same wskazówki, które
nieśmiałym osobom na pewno pomogą powolutku się wdrożyć w temat, a osobom doświadczonym usystematyzowały wiedzę. Jak zwykle oczywiście webinar jest nagrane. Linki do wszystkich źródeł, które Ania tutaj wrzuciła nam, będą na naszym blogu. No i tutaj o, jest pytanie jeszcze od Agnieszki. Możesz, Ania, zobaczyć? Link do zasobu o mowie na YouTubie. A, okej, okay, te linki będą wszystko, wszystkie. Wszystko będzie w podsumowaniu, one są tutaj w prezentacji, także proszę się jakby nie stresować. Teraz to już chyba nic nie zrobię, ale niech Państwo się nie martwią. Wszystko będzie. Bo ja niestety tutaj nie mogę nic zrobić i uaktywnić tego, ale spokojnie, to umieścimy. Zresztą jak Państwo wejdą, ja tu myślę, sobie że pozwolę. W tygodniu mogą się Państwo spodziewać nagrania i podsumowania na blogu. To jest blog, na którym Państwo też mogą właśnie szukać inspiracji i tych wszystkich materiałów. Oprócz tego oczywiście, że na Superbelfrach też będą, więc niech Państwo się nie stresują, że to gdzieś umknie. No to super. Dziękujemy panu Jankowi za moderowanie. Dziękujemy wszystkim za obecność. Było fantastycznie. I mam nadzieję, że nam się uda jakoś zorganizować, żeby nasi uczniowie wspólnie debatowali, żeby się uczyli występować publicznie i zabierać śmiało głos w sprawach, które ich dotyczą i które są dla nich ważne. Dzięki, Ania, bardzo za wizytę i mam nadzieję, że to nie ostatnie webinarium nasze. Dzięki, dobrej nocy.